Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Młodzieży Wszechpolskiej. Ja nazywam się Mateusz Pławski, jestem rzecznikiem prasowym organizacji. Razem ze mną są koledzy Szymon Wiśniewski, rzecznik Okręgu Mazowieckiego MW, kolega Mateusz Marzow, prezes warszawskiej struktury MW, kolega Adam Leszczyński, jest jeszcze z nami inny dział naszej struktury Młodzieży Wszechpolskiej. Proszę Państwa, dzisiejsze nasze spotkanie ma związek między innymi z happeningiem, który parę dni temu przeprowadziliśmy. Chodzi o happening Akty Zgonu Politycznego. Jak na pewno Państwo się orientują, ten happening wzbudził stosunkowo duży odzew medialny, duży odzew społeczny. Oczywiście deklarujemy, ten happening miał bić po oczach. Myślę, że było to wyrażenie pewnych faktów w bardzo takiej inteligentnej i właśnie zwracającej uwagę formie. Większość społeczeństwa polskiego, jak pokazują wszystkie niemalże badania opinii publicznej, nie popiera przyjmowania imigrantów. Dlatego mówiliśmy o politycznym zgonie, ponieważ ci włodarze, którzy deklarują przyjmowanie tych ludzi do Polski, mamy nadzieję, że w najbliższych wyborach samorządowych dostaną czerwoną kartkę polityczną. Mamy nadzieję, że wyborcy więcej razy nie pozwolą im rządzić. Pragnę zaznaczyć, że samo słowo zgon polityczny jest tak naprawdę słowem funkcjonującym w prasowym obiegu, w obiegu medialnym, chociażby medium Na Temat niejednokrotnie tej nazwy zgon polityczny używało, więc tutaj ich dziwne reakcje, między innymi tej redakcji na to określenie, wzbudzają pewne zdziwienie. Proszę Państwa, jutro odbędą się oczywiście manifestacje w tych 11 miastach, znaczy w niektórych z nich z przyczyn technicznych te manifestacje odbędą się trochę później, jeżeli potem będą Państwo chcieli otrzymać dokładne informacje, oczywiście zostaną one podane. Mam tutaj wykaz eventów, happeningów, pikiet, manifestacji w tych 11 miastach. Myślę, że jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak zaznaczaliśmy na Twitterze, nasza działalność to nie tylko happeningi, ale również realne działanie. Jutro również przyjdzie czas na kolejny nasz happening, mianowicie polityczne klepsydry, między innymi Hanny Gronkiewicz-Walc, która na co dzień urzęduje w tym budynku. Przedstawimy polityczne klepsydry, jest to dalszy ciąg tego happeningu z politycznymi aktami zgonu. Proszę Państwa, tak jak zaznaczyliśmy, być może będziemy podejmowali akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum odwoławcze w niektórych z tych miast. Jeżeli Państwo będą oczekiwali dokładnych informacji po konferencji, oczywiście również zostaną one podane. Myślę, że warto zaznaczać, że my, jako nacjonaliści, którzy zwracamy uwagę na te ważne problemy społeczne, którzy pokazujemy, że Polacy nie chcą imigrantów, którzy pokazujemy, do czego doprowadza przyjmowanie imigrantów, widzimy to w krajach Zachodu, myślę, że my, jako nacjonaliści, mamy obowiązek moralny do tego, aby społeczeństwo przestrzegać, do czego może dojść, co może się stać, jeżeli ci ludzie zostaną przez włodarzy przyjęci. Tak jak mówiliśmy, ci włodarze wykazują w dużej mierze nielojalność wobec władz Rzeczpospolitej, które zadeklarowały, władze państwowe zadeklarowały, że nie zamierzają przyjmować imigrantów. Każdy, kto próbuje tych imigrantów chociażby drogą samorządową przemycać, to oczywiście jest osobą szkodliwą. Jeszcze pragnę zaznaczyć, że nawet w tych miastach, w których nie będziemy, bo tutaj rozważamy, to nie jest jeszcze pewne, rozważamy te akcje w sprawie referendum odwoławczego, natomiast nawet tam, gdzie tego nie zrobimy, to możemy z różnych przyczyn możemy zadeklarować, że zadbamy o to, aby przed następnymi wyborami samorządowymi odpowiednie informacje, odpowiednia kampania informacyjna przeciw tym włodarzom 11, przeciw tej parszywej 11, jaki określiliśmy, żeby odpowiednia kampania informacyjna została tutaj jak najbardziej przedstawiona. Teraz poproszę kolegę Mateusza Marzocha, prezesa MW Warszawa, o to, aby powiedział Państwu o pikiecie, która odbędzie się jutro o godzinie 14 w tym miejscu w Warszawie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał kolega Pławski, jutro o godzinie 14 odbędzie się w tym miejscu właśnie pikieta Warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej przeciwko przyjmowaniu imigrantów, przeciwko islamizacji tak naprawdę tej części Europy, islamizacji Polski. Wszyscy widzimy od wielu lat, co dzieje się w innych miastach Zachodu, co dzieje się we Francji, w Wielkiej Brytanii, co dzieje się w Niemczech, w krajach skandynawskich. I my nie chcemy tego samego powtórzyć, nie chcemy tego samego przeżywać w Polsce. Żyjemy w kraju, który chcemy zachować nasz kraj monoetniczny. Chcemy zachować nasz kraj jako kraj
tylko typowo polski, ze zdecydowanie jak najmniejszymi mniejszościami, które tutaj u nas przebywają. I jutro w tym miejscu właśnie będziemy protestować i będziemy pikietować przeciwko zamiarom polskich samorządów, polskich miast, przeciwko temu, co podpisała właśnie między innymi pani prezydent miasta stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tym samym tak naprawdę przybiła swój gwóźdź do politycznej trumny i przypieczętowała swoją polityczną śmierć. Zapraszamy wszystkich, będą tutaj razem z nami działacze Obozu Narodowo-Radykalnego, działacze Ruchu Narodowego i myślę działacze innych organizacji narodowych, antyimigranckich, którzy tutaj również przyjdą przeciwstawić się pomysłom pani prezydent. Myślę, że więcej informacji i szczegóły w dniu jutrzejszym. Na pewno będziemy tutaj te klepsydry, które mamy już przygotowane na płocie urzędu wieszać. Również akty zgonu politycznego, dokładnie akt zgonu politycznego pani prezydent będzie na jutro przygotowany. Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę kolegę, pytania może po konferencji. Już jeszcze poproszę kolegę Szymona Wiśniewskiego, rzecznika MW Mazowsze, o to, żeby powiedział, przedstawił właśnie między innymi, dlaczego sprzeciwiamy się, dlaczego aż tak bijemy na alarm, dlaczego uważamy, że to jest takie ważne, żeby informować o tym sprzeciwie. Szanowni Państwo, musimy powiedzieć sobie szczerze i odważnie, że ci prezydenci miast to są po prostu zdrajcy. Bo jak inaczej nazwać osoby, które z premedytacją dla partykularnych korzyści chcą sprowadzać tutaj obcych nam kulturowo i obcych cywilizacyjnie mieszkańców. To są zdrajcy dlatego, że chcą narazić polskie społeczeństwo na niebezpieczeństwo. Chcą sprawić, żeby Polska przestała być państwem monokulturowym, co my uważamy za niezwykłe dobro i gwarant tak naprawdę bezpieczeństwa naszego. Ci ludzie, ci prezydenci tych 11 miast, można powiedzieć, że są w pewien sposób bardzo negatywnie odnoszą się do polskiej tradycji, polskiej kultury, polskiej wiary. Dlatego my się takim działaniom zdecydowanie sprzeciwiamy. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w historii Polski możemy znaleźć wiele takich postaci zdrajców, którzy gdzieś tam kolaborowali z elitami obcych państw dla własnych korzyści. Choćby tutaj postać rodziny Radziwiłłów. Ja mam nadzieję, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat takie nazwiska jak Gronkiewicz-Waltz, jak prezydent Dutkiewicz będą właśnie stawiane na równi ze zdrajcami pokrojów Radziwiłłów. Dlatego my jako Młodzież Wszechpolska będziemy starać się podejmować wszelkie działania ku temu, by takie zachowania i takie osoby były piętnowane, bo nie możemy dopuścić do tego, by Polska stała się krajem niepokojów, krajem, gdzie zamachy są codziennością, tak jak w zasadzie przyzwyczaili się już do tego na Zachodzie. Dlatego my będziemy silnie dążyć do tego, by takie osoby, tacy samorządowcy, tacy prezydenci miast właśnie ponieśli tą śmierć polityczną i miejmy nadzieję, że będziemy to obserwować podczas wyborów samorządowych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są z Państwa strony na nas jakieś pytania? Tak, mówił Pan o interesach partykularnych. Jakich konkretnych władzy? No to są działania, które mają... No, obserwujemy taką specyficzną sytuację, że od kilku lat polskie elity, polskie my to nazywamy pseudoelity, działają ku temu, żeby uzyskać jakiś aplauz na arenie Unii Europejskiej. No moglibyśmy tych przykładów mnożyć, chociażby Donald Tusk czy pani była minister Bieńkowska, którzy za właśnie takie działania, my byśmy to nazwali antypolskimi, uzyskali synekury właśnie w instytucjach unijnych. Do tego możemy się spodziewać, że za taką lojalność, za takie bezgraniczne oddanie właśnie tym elitom unijnym w jakiś sposób zostaną nagrodzeni. Jeszcze tutaj podejrzewamy, że to środowisko, ponieważ nie ukrywajmy, w całej Europie, również w naszym kraju obserwujemy
obserwujemy pewnego rodzaju marginalizację środowisk liberalno-lewicowych. Pragnę zaznaczyć, że ci ludzie, ta tak zwana parszywa jedenastka, jak ich określiliśmy, to są ludzie właśnie wywodzący się, wprost związani bądź wprost będący częścią środowiska szeroko pojętego liberalno-lewicowego i może to być z ich strony próba rozpaczliwego zwrócenia na siebie uwagi, natomiast tak jak zadeklarowaliśmy, mamy nadzieję, że zgodnie z badaniami opinii publicznej wyborcy pokażą jasno, że jest to po prostu i zwyczajnie szkodliwe z ich strony i nie będzie na to zgody. Jeszcze jakieś pytania? Tak, podaliście Państwo zgonu, natomiast tak. Chcecie też przyklejać w ramie klepsydry. Czemu ma to służyć? Tak. Chcemy przyklejać klepsydry po to, aby pokazać, że to jest happening. Ma być po oczach, ma pokazywać, że mamy nadzieję głęboko, tak jak określaliśmy to przez ostatnie dni, że ci ludzie więcej nie zostaną wybrani. A czy oprócz bicia po oczach, Myślę, że nie. Tutaj są zarzuty sugerujące, że my możemy ponieść za to odpowiedzialność prawną. Pragnę zaznaczyć, że są to osoby publiczne, są to osoby powszechnie znane i prawo pozwala na publikowanie wizerunków osób publicznie znanych w kontekście pełnionych przez nich funkcji. Zarzucanie głupoty, określanie parszywy, czy to nie godzi jednak zgodność osobistą, mimo że to są osoby publiczne? Naszym zdaniem to nie godzi. Ich osobiste dobra. Uważamy, że to oświadczenie, które wydali, ta niesławna deklaracja zasługuje na skrajne potępienie. Uważamy, że trzeba zdecydowanie pokazywać, że nie ma po prostu i zwyczajnie zgody na, nie ma zgody na przyjmowanie imigrantów i uważamy, że krótko mówiąc, jest ostra reakcja obywatelska. Widzieliśmy chociażby na Facebooku, na Twitterze. Tu pragnę zdementować jeden news medialny, ponieważ niektóre redakcje sugerowały, że nasza strona została zablokowana właśnie z powodu aktów politycznego zgonu. Jest to nieprawda. Jest to nieprawda, została zablokowana z innych przyczyn. Jak wiemy, cenzura Facebooka cały czas niestety się szerzy. Akty politycznego zgonu zostały bardzo pozytywnie odebrane przez społeczeństwo. Widzieliśmy to i na Twitterze, i na Facebooku, i to nie tylko na naszych profilach, ale również na profilach chociażby ogólnopolskich mediów, gdzie ludzie po prostu i zwyczajnie to rozumieli. Jutro ta klepsydra polityczna. Pragnę zaznaczyć, że w całym kraju możecie się Państwo spodziewać różnych bardzo ciekawych niespodzianek i happeningów z naszej strony. Naprawdę myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Tak jak podkreśliliśmy, w niektórych miastach z różnych konkretnych przyczyn rozważamy właśnie rozpoczęcie zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum odwoławcze, ponieważ za naszymi pikietami, za naszymi happeningami idą również określone kroki prawne. Myślę, że te osoby, ta parszywa jedenastka, to są osoby tak skompromitowane, osoby, które tyle razy już pokazały swoją szkodliwość, tak jak zresztą koledzy obydwaj tutaj zaznaczyli, że należy reagować ostro. Pragnę zaznaczyć właśnie, że nawet ogólnopolskie portale medialne używały niejednokrotnie nazwy akt zgonu politycznego, więc jest to coś na trwałe, wpisującego się w krajobraz medialno-polityczny. Jutro przedstawimy treść klepsydry. Klepsydra pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walsa, jak kolega Mateusz Marzecz zapowiedział, zostanie przedstawiona jutro tutaj o godzinie 14:00. Z tego miejsca pragnę wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro kraju, zaprosić właśnie w to miejsce na godzinę 14:00. Jutro tutaj o 14:00 odbędzie się manifestacja, odbędzie się pikieta sprzeciwu wobec zapowiedzi przyjmowania imigrantów. Młodzież Wszechpolska i całe stanowisko, całe środowisko narodowe mówiło jasno i mówi jasno. Nie dla imigrantów. Kwotą dla Polski zero imigrantów. Nie pozwolimy na niszczenie naszego narodu na wzór tego, jak zostały zniszczone kraje Europy Zachodniej. Wiemy doskonale, z jakimi niepokojami społecznymi mamy do czynienia w tamtych państwach. Wiemy doskonale, że dochodzi tam do zamachów, dochodzi do niszczenia kultury. Nie ma na to zgody. Polska ma być chrześcijańska, Polska ma być oparta na tradycyjnych wartościach, Polska ma być monoetniczna, ponieważ tylko to zapewnia państwu stałość i bezpieczeństwo. I my, jako nacjonaliści, ludzie, dla których naród i państwo to najwyższe ziemskie wartości, tak jak deklarowaliśmy, tak deklarujemy, że właśnie o to będziemy dbali. Jasne, jeżeli chodzi o inny termin, to w Białymstoku odbędzie się w przyszłym tygodniu, 16 lipca, o godzinie 15 na rynku Kościuszki. Jeżeli chodzi o Bydgoszcz, to będzie jutro, Gdańsk jutro, Kraków jutro, dalej Lublin dzisiaj o 9 odbywała się konferencja prasowa w tej sprawie. Jeżeli chodzi o Poznań, to będzie jutro o godzinie 13, Rzeszów o 14 jutro, Szczecin o 13, no Warszawa już zapowiedzieliśmy i Wrocław o 14.
Ale mam pytanie, kto będzie pikietował? Czy tylko młodzież? Nie, oczywiście zapraszamy. Tak jak tu kolega wspomniał, zapraszamy. Oczywiście będą z nami również przedstawiciele obozu nowego funkcjonalnego. Również prawdopodobnie jutro przed pikietą zrobimy taki krótki briefing, na którym przedstawimy właśnie tę klepsydrę polityczną. Również zaprosimy oczywiście kolegów z obozu narodowo-radykalnego do wypowiedzenia się w tej sprawie, ponieważ całemu środowisku narodowemu leży na sercu właśnie dobro narodu. Bardzo dobrze współpracujemy z kolegami z ONR-u i oczywiście w całej Polsce zapraszamy wszystkich naszych sympatyków oraz wszystkich tych, którym leży na sercu dobro państwa. Nasze pikiety oczywiście szeroko zapraszamy. Mamy nadzieję, że będziemy mieli do czynienia z dobrą frekwencją i że pokażemy wyraźnie tym pseudowłodarzom, tym ludziom, którym zależy tylko i wyłącznie na jakimś, nie wiem, poklasku, chociażby tak jak kolega Wiśniewski powiedział, jakichś zachodnich elit, ludziom, którym nie zależy na dobru państwa, pokażemy im bardzo wyraźnie, że nie ma na to naszej zgody. Jeszcze jakieś pytanie? Dziękujemy bardzo. Cześć.